Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z właśnie z Rocketa miałem na myśli. Weźmy szybko jakieś nowe auto, byle jakie, żeby było fajne. Octane będę chciał wziąć. Dobra, bierzemy Octane, pierdziela. Więc dzisiaj będzie grałem Rocketa znowu, do końca stycznia będzie się pojawiał Rokecik właściwie. A potem nie będę nagrywał go po tamtej sytuacji na rankedach, już na pewno nie będę grał. Mimo wszystko, że na rankedach, no troszeczkę już wygrałem mecz na Shadow Defense, ale Shadow Defense mi nie pomaga, bo no co, jesteś koło blisko typa, no i tak wtedy ci nie przebije, nie? No, zadarzy się, że może typek przebija, ale wiadomo. Więc powiem, że Shadow Defense działa, ale na pewno nie w 100%, mógłbym tak powiedzieć, nie? No. Tak jak się trudna, ciężko, że labym w potędę. Tutaj nie da się w ogóle freestyle'ować. Ludzie jeżdżą koło rampu, wiecie o co chodzi. Jak oni to robią, to naprawdę nie wiem, nie? Szpicha mogła być 2 metry od tego typa i tak mógłby w to każdą piłkę trafić, nie? Nieważne, nie rozumiem. A przynajmniej umiem kick-offy robić, te fajne kick-offy. Zrobię tego kick-offa, a typek nie robi. A, żeby tylko poleciła do przodu, ale nieważne. Okej. No i wiecie, tutaj był akurat mój błąd. Spektrałby tego Shadow Defense nawet. Ja pierdolę. Peka widzę w ciu, nie? No ale zrobiłem ogromny błąd, widzę, bo ja na co powinienem tego typa wylecieć, a już mi się, przyciski mi się pomyliły w którymś momencie, pomyliły mi się tutaj. O, w tym już powinienem wylecieć w powietrze na pewno. Szkoda. Szkoda, idę. Nie wiem, może ten to już jeszcze przegram. No to go przebijamy, pierdziele. Człowiek co przedni od razu, chłop. Ole, przebicie fajne. Chłop, co mnie... Nie. Nie jestem bogiem tej gry. Dobrze, że poczekałem tej sytuacji. A chłopiec wtedy w ciężkiej sytuacji. Ty no jak ten mecz czekam, to na pewno będzie śmieszny zabaw w tym meczu. No co, ale sobie nie możemy zagrać z nim jeszcze rewanż, więc postaram się, żeby tak było. Ale no cóż, kurde Maciek, ty nie znajdź tego roka, no naprawdę. Widzę, jak sobie takim... Oj, ta typek robi tego kick-offa zajebistego, super. No i co mi to dało? Nic. Traf to, no nie trafię, no oczywiście. Chłopiec to broni jakimś cudem. Aha. No i weszło. 2-1 jest w ogóle. To jeszcze to mogę wygrać. Muszę rzucić 3-1 już. Tak szczerze. No dobra, dam radę. Jeszcze dam radę chyba. No to przebiłem tamtą stronę, bo miałem ryzyko, że...
Ja poczekam sobie tutaj po typek, no nie wiecie, no, on na pewno będzie fejkował od razu. No mówiłem. No dał mi duży czas. Kurde, ale było tak blisko! Zasrany śmieć! Dobra, ja tak nie robię tej piłki, nie? Bezsens totalny! Czemu tak zawsze tracę bramkę? Tak zawsze się tracę bramkę, naprawdę. Nie wiem czemu. Nie no. Kurwa, ty śmieciu zasrany. Pierdzielę ten mecz już. Gram jeszcze raz, rewanż muszę z nim piekło, bo naprawdę. Po trzecią bramkę straciłem, Jezu, się tak na te bramki. Nie wiem no. Chłop na nic nie patrzy, nie? Po prostu. Jak go to będzie śmieszne. Ja nie patrzę, czy on chodzi, czy nie. Nie wyszedł, ja pierdolę. Co za zje? No co za zje po prostu. Ja tego na rokecie odeprzę klinę, mam nadzieję, że to mi tego nie zbadaje. Powiem się, jak za tego by była ważna. Ja w ogóle w meczu już w ogóle praktycznie nie bluruję tak siak od kilku tym. No jak przeklinałem to na co sobie na odcinkach i ja o tym nie wiem, no to wiadomo, tego nie bluruję w ogóle. A nawet jak wiem, no to wiadomo, nie bluruję. Po co mam to blurować? Nie ma sensu dla mnie. Wiadomo, lepiej blurować, żeby dzieci nie oglądały, ale... Może kiedyś będę blurował, ale na pewno nie teraz. Nieważne. Nie komentujmy tego. Po prostu przegrajmy ten mecz. No nie, nie w takiej sytuacji, nie mogę. Okej. Ej, chłop dobrze poczekał, naprawdę. Tu wyczułem tą jego intuicję tego typa. I... O, i gitowa. Ora. Nie, to muszę być wyjak, nie mam skida w ogóle. Przebitka. Traf to ciosło. Przebitka. Nie trafię. To był właśnie mój plan, widzowie. To był mój plan. Przebitka. Ty kurde dobrze gra, no nie mogę nic mu zrobić. Chłop nie wiem co on gra, ale... O ty śmieci, no! Weź ty tego kurde! Wyjebcie mi z tego meczu, naprawdę! Nie, no nie mogę, no typek... Też, no... No i to jest typowy rocket. Ja muszę chyba go kiedyś usunąć, nie? Bez hitu. Bo przez niego tracę psychę. Nie tym razem, kuju pierdzielony. Tylko by byle jakoś. To nie, ja traciłem mocy w tym rakecie. Przebijmy to na mocy. Dobra. XD, jakby to nie weszło. A jeszcze za każdym razem to może nie wejść, to wiadomo. Dość to się odbiło z córka, to jakby to nie odbiło z córka, to byłby przypał. No i widzicie, to, no i to są typowe kick-offy. No i weźcie się nauczyć tych kick-offów. Nie róbcie tak na kick-offów jak ja.
Ona, tutaj muszę poczekać. Nie trafię. Zajebiście. Dobra, weszło na styk. Dwa, dwa jest. Dobra, ja muszę jakiegoś tego roka tam może usunąć faktycznie. Bo... pierwszy kick-off, który mi wyszedł. Tyś, po, po! Jo! Ale to było blisko! Jezus, ale tamten sobie pikuś! No po prostu i typ jak wyszedł, no i dziękuję ci bardzo. Dobra, jeszcze jeden mecz i kończymy odcinek, ale taki był piękny show, naprawdę, mua! Pięknusi show był, to, był, to było dobre akurat, jakbym to leciał, to byłoby spoko. No jednak cel mi trochę wszedł. Typek stracił jedną bramkę, miał dwa i wyszedł, co za debil, nie wierzę w tego typu, naprawdę. No i dlatego trzeba usunąć roketa dla mnie w rozumieniu. Po kick-offu nie ma znaczenia, jakiego zrobisz, nie? Typ jak używa innego kick-offa, ja używam tego samego jak tamten typek, a innym używa tego samego, co na przykład ja. Wtedy zmieniam taktykę i wtedy wszystkie kick-offy wygrywam, nie? No się gra na bo raczej robimy jedno z kick-offa, bo jeżeli typek, że robi to samo, to jest zmienia kick-offa. I na bank wszystkie to chodzi idealnie, nie? Akurat taki kick-off mi nie wyszedł, bo musiałem sobie poprawić słuchawki. A my tu chłop traf. Nie trafię, dobra, trafiłem. Ale chyba jaka po speedach mi się tak udaje chyba, nie? Nieważne. Ja chyba nie robię tych samych kick-off co ja, więc mogę tak grać jak ulał. Po co to chłop wybił to? No ale mam dobrą okazję, ale chłop nie to rozegrał. Na pierdolę. I to by było lepiej niż to mogłoby to wejść wizowe. Naprawdę to mogłoby wejść. Nie no, na dwójkach to się łatwiej, a na dwójkach to już my te każdy tutaj już nie ma szans takich, żeby takie piły będą leciały. Aj, zabrakło mi, zabrakło mi. Byłem chyba za blisko niego, mi tak wydaje mi się, nie? Byłem za bardzo blisko, dosłownie. I się zestresowałem przy okazji, bo niestety tak już wyszło. Chłopak, chłopak robi inną taktykę, ale ja na to nie pozwolę. Nie robią to też żadnych głupstw, bo nie ma sensu. Dzięki. No ale to jest chłop normalny. Błagam i wejdzie to jeszcze. Ty śmieciu, nie, naprawdę. Jaki to jest... Nie wiem, po co mi popchnął raz. No przecież miałem idealną okazję, to wolę mi popchnąć, nie? Typowy Rocket League, polecam. I po co to zrobił i robi czasami kick-offy, nie? No i... Dałam, że to przebiję na swoją stronę tamtą prawą. No bo nie miałem nigdzie zagrać, każdy tak na pewno zagrywa, więc no. No tutaj nie jest mi straszny strzał. No co, chłop nie trafi w piłę, albo trafi, no i... wykopię na w ten sposób. Dobiję to jeszcze nawet jakimś cudem. No. Jak typek jest blisko ciebie, to może ci łatwiej kopnąć i wtedy łatwą bramkę tracisz, nie? No i tak jak on gra tak samo jak ja, no to ja wtedy nie gram tak jak on, no i proszę bardzo, kilka razy leci w ten sposób. Przebijmy to od razu na górą. No poczekajmy, przecież mam dużo czasu, on musi tak zagrać pewnie tak do przodu, dosłownie. Ale chyba było blisko. Nie wiem, ogromny błąd. No chłop zagrywa od razu tam.
No co, nie, ja tutaj nie zagram. No ja mam tutaj dużo czasu, ja mam dużo kracu, mogę tu sobie kupić przede wszystkim. Podamy mu? Ej, co cię bramkę to? Nie, źle zagrałem. Odwróć się, speedzie, błagam. No pobrałbyś freestyler, to zobaczcie co za. No jak to z tego nie odrobił, zaraz. Wow! Ale jaja, widzowie! To było akurat przypadkowe. Myślę, że nie wiem, co tam tylko trafiłem, popatrzcie. Ale jaj, są widzowie, 4-2. Dobra. Ja mam dużo czasu, mam więc mogę sobie czas kupić dzięki temu typowi. No zobaczcie, no co on w tej sytuacji zrobi, no musi pojechać zaraz, no ja mogę sobie tak grać do woli. Shadow Defensing, nic nie może zrobić. A zrobiłem ogromny bomb, bo podskoczyłem niestety. No pojechał. O ty ksioto jedno. No nie wierzę w to. No nie wierzę w to, to tak się odbiło jakoś dziwnie. No zobaczcie, to w ogóle nie ma szans w momencie. No czego on będę ja sobie mogę nawet stać do strony śmierci. No co tutaj na trawę, co może poprawić samemu ja? No i co se, on wychodzi, ja mam sobie dzień drugi za ten odcineczek. No ja mam tak, w lutym ta seria na pewno nie powróci, bo mam serdecznie dosyć nagrywania, mimo wszystko lubię w to grać, ale do nagrywki to jest raczej naprawdę niemożliwy. Widzimy się w kolejnym odcinku, jeszcze jakieś odcinki się z Seketa pojawią, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia.